Dopiero 12 level, to wiesz co? Ja to mogę powiedzieć, że nowy jestem dopiero w tym temacie. 4 level. A właśnie, chciałem zobaczyć sobie, co tam można sobie kupić, a co to za umiejętności są na poziomach. A zaraz wyciągnę tutaj. To zobaczymy, co tam jest. Umiejętności są jakieś od razu do rozdania, czy to trzeba jakoś wypyczywać, czy coś innego robić? O, coś jest, jest. Z każdej tam kategorii możesz dać coś umiejętność, nie? No ja przykładowo w spinningu to mam, przykładowo to tutaj mówienie na obrotówkę, to wtedy ci zwiększa technikę łowienia i im wyższa technika, tym większa szansa na złowienie jakiegoś tam, wiesz, okazu, nie? No jest tego naprawdę wiele, wiele. Teraz prędkość zwijania jest ustawiona automatycznie, a czemu tak? Bo jak holujesz rybę, to się z automatu ustawia. Aha. Hamulec możesz regulować, ale prędkość już... W realu karp 16,5 kg złowiony na kanale żerańskim. Wow, panie, ładny. Level 10, szklanka bimru na raz bez zagrychy. Umiejętność. Kurde, no dajesz. Jaj, ciągniesz. Zaraz mi się żyłka skończy. O, kołowrotek mi się przegrzewa. Rozumiem, że ten taki ogień na tym to pokazuje, że kołowrotek się zagotował. Tak. Nie wiem, tobie jakoś biorą duże ryby, a ja tutaj już stoję i mi nic takiego większego wziąć. Znaczy to zależy jakie większe, bo wiesz, no dla tych może wędek to są duże, nie? Mówiąc większe, ja mam na myśli bardziej takie 2 kilo plus. Mhm. W twoim przypadku 300-400 gram to już jest coś. Kończy mi się linka. Wiesz, że też możesz za tą rybą iść? Po brzegu tak jakby, tak? No. Się przejdę. Tylko, że wtedy jest też duże ryzyko, że ona ci się, wiesz, zepnie. No ale wtedy masz żyłkę. Mhm. No trudno się mówi. Lepiej, żeby się zerwała, niż miałbym całkiem żyłkę znowu to stracić. Co żeś tam znowu zrobił? Znowu mi ryba chce tu zwiać. Szaman chyba nie wiedział, jak wypiął szklankę wódki. Chyba go nie było. Ale niestety już szklanki wódki nie ma. Bardzo ubolewam. Ale te szklanki wódki były fajne, bo one dawały dużo zadowolenia. No jakiś harpagan, bo się nie chce poddać, to fakt. No coś kurde grubego musi być. Ale tak zastanawiam, jak się tak kupi, tak się kupia tak z 10 szklanek wódki, to jak ten wędkarz to przy... Dajmy mu trochę luzu. A, koniaku nie ma, pula do kupienia. Wszystko wykupili. Z procentarniaku zrobili się wędkarze, no coś w tym stylu. Ale wiesz, brutalnie jest. No, pancerniak głodny to pancerniak zły, to sobie rybek nałowi, upiecze, usmaży i... Kurde, i dalej gdzieś tam idzie skubana. No, to już taka większa rybka. No, nie wiem, jak to minąć teraz. Tak, tu się wyciąga jakieś kilogramowe coś.
Myślałem, że się o drzewo zaczepi, ale nie. Aż tak realistyczne to nie jest. Nie, no na szczęście plątanie się żyłki to nie ma, bo czasem jakbyś postawił sobie trzy zestawy obok siebie, no to... Tak, idź do lasu stąd, tylko... No. Tak sobie chudek. No nie, no brzegiem chciałem przejść po prostu, tylko że tu się nie da, bo są krzaki, nie? Spichrys łowi ryby w krzakach. No to tak, bardzo no śmieszne. W lesie, w środku lasu. Tak. Przypomnę ci, ryby to są stworzenia wodne, one żyją w wodzie, nie w lesie. Aha, bardzo śmieszne. Za żyłką wszystko mu trzeba tłumaczyć. Jasne. Daleko przeszłem za nią, niestety uciekła. Co jest, zawiesiłem się? Czemu nie mogę się ruszyć? Piosenka była na ryby. Makabaret starszych panów, tak w ogóle. Tak, znam ten ból. Sobie kupiłam nową błyskę, wszystko elegancko. Takie miałam, fajne. Nie ściągnęłam do końca, Seidy o krzakę się zaczepiło. No, ze mnie się śmieje, no. I wtedy miałam taki licznik czasu, chyba jak ty teraz. Nie wiem, ja bym mu chyba jednak proponowała, wiecie, na komarówkę wrócić. Tam jest tak spokojnie. Na komarówce mówi, że jest spokojnie. To ja tym batem, co się dostaje z domku, wyciągłem karpia 2,5 kg. O. Wiesz co? Czekaj. Na komarówkę łowienie na kury to jest przykładowo bardzo ryzykowne, bo jak ci weźmie większy karp, a nie masz dobrego zestawu, no to... Nie, na komarówce nie złapała. Na krętym strumyku, na spławika 2,6 kg karpia wyciągnęłam. To też łatwiej. Czekajcie, tu gdzieś pokazywało wiatr. Kierunek wiatru gdzie pokazuje? Bo tu jest prędkość, że tam pod słoneczkiem dmucha. w prawym górnym rogu, skąd masz, a na kółku, na dole taka biała... Kropka taka, tak? Mhm, tak, z tej strony. O, idzie coś, idzie, całkiem ładne, widzę, z pół kilo. A nie, może nie za pół, ale niewiele mniej. Chyba. A może coś ładniejszego? No jest, 646 gram, o koń. Ładnie. Dziwne, że jeszcze paskuda tu nie wpadł, nie? A tutaj kolega podpowiada, że na komórce fajnie się karasie farmi na bata. No, jest tam, ale na bata raczej nie. Tam to fajnie jest na federy, chociaż ta bata ma... Kulki chleba i... Nie pamiętam, tam korzy. Ale jest takie miejsce, że karasie tam ładnie biorą. Ja tu na Starorzeczu, na tym nakrętym strumyku. O koń, 835. I federka. A właśnie, miałem zobaczyć sobie te umiejętności. Gdzie to jest? Umiejętności jest. Tylko, że... Czekaj, bo tu jeszcze przy okazji, jak się łowi w danym typie, to jeszcze się też rozwija te umiejętności, tak jakby, tak? Na przykład tak. Postęp umiejętności 2,6%, tak? Z każdą złowioną rybką. Aha. Znaczy to też zależy, bo raz ci przyznaje, a raz nie. To ciekawe. A, tutaj kolega powiada, że to na początku, bo fiderał nie można od razu używać. Trzeba mieć skilla. Znaczy tam bodajże chyba 10. poziom.
dopiero można sobie Federa kupić. Coś mi się tak kołacze. Korzystanie z kołowrotka o szpuli stałej, łowienie wędką spinningową, łowienie na obrotówkę. Ale na starą rzecz to na sam początek to ja sobie pozostawiałam dwa spływy. Później jak sobie właśnie federka dokupiłam, to jako trzeciego sobie federa rzucę mi to. Dobra, na razie to zostawimy. No to powiem wam, że ta gra jest dosyć, naprawdę dosyć rozbudowana, jeśli chodzi tutaj o to wędkarstwo. No, jest taka przyjemna. Jeszcze jak ktoś tak naprawdę lubi w rzeczywistości łapać rybki, nie? Akurat w spokoju może sobie siąść, w zimie na przykład. Albo jak żona marudzi, że nigdzie nie pójdziesz na ryby. I mialutki okranik. Dobry. Tak, rzucaj wowsa dla rybek. Mówisz, wowsa wcześniej grałeś? A właściwie grasz, tak, Bruta? Ja wowsa grałem ładnych parę lat, ale niestety. Za bardzo mi się zrobiła taka, no może dziecinna to takie za bardzo ostre określenie, no ale coś w tym jest, taka za bardzo, za prosta. Dla mnie dodatek Pandarii to po prostu jakiś śmieszny był. Ma się osób się oczywiście podobał, no bo wiadomo, nie, się ma 12 lat. No to można się zachwycać, tak? A wiesz co, to raczej było Pandaria, to tak troszkę poleciała na fali popularności Kung Fu Panda. Ty. I dlatego to dzieciakom podpasowało. I mi też. No spiech, pamiętam, jakby jakieś takie cyrki były, te takie zwierzaczki, takie to jak pocieszny taki miesiąc się na tym fajnie bujał. O matko. Kobiety, nie? Mhm. A będziesz miał większy level, lepszy sprzęt, to będziesz chodził na Quarry. Znaczy, Bruto, mi się domyślałam, że to by chodzi o tego. Ostateczki, ale tak przy okazji inny temat. Albo spichu nie zrozumiał, jak zwykle. No, statki grałem, statki. Ale statki akurat są fajne, jak się... Bruto wyraźnie napisał, że WoWs, więc to nie może być pomyłki z... Raczej. Ze spichem to wszystko możliwe. Co za różnica? O, no. X modem są okręty. O, jest! Nowy rekord. Tkleń 1,75. Wow. Kurde, półtorej... O, cały poziom jeszcze z kawałkiem skoczył. Pięknie. A wiecie, czym się różni statek od okrętu? Dlaczego się tak przyczepiają, że to okręty są, a nie statki? Bo statki są nieuzbrojone. No tak, mi się nie mówi okręt wycieczkowy, tylko statek wycieczkowy. Bruta, jak będziesz miał uzbrojony statek kosmiczny, to już nie będzie statek kosmiczny, tylko będzie okręt kosmiczny. Może być okręt wycieczkowy, dlaczego nie?
Jeżeli to jest ten okręt, który przystosowano do wycieczek, jak najbardziej. Jeżeli to nie jest okręt, to wtedy jest statek wycieczkowy. O, coś ładnego będzie. A jeśli chodzi o WoWsa, też grałem. Ale jakoś tak, szczerze powiedziawszy... O, i Klein, 1.116, 166, przepraszam, ładnie. I szósty poziomek. Nie, no, cheater normalnie. WoWsa też grałem, ale powiem wam, że o ile na początku w tej grze jeszcze coś tam mi się podobało w miarę, w ogóle no, te okręty były takie dosyć szybkie, fajnie szybko strzelały i tak dalej, to w miarę tej rozgrywki, jak tam się dochodziło do tych wyższych poziomów, bardziej zaawansowanych tych okrętów, jak się z jakichś tam lekkich pancerników, nie, lekkich niszczycieli, jakieś pancerniki się przesiadło i tak dalej, to ta gra całą dynamikę straciła, nie? To takie... No zrobiło się takie, no kurde, płyniesz parę minut, czasem gdzieś tam strzelisz, coś tam niby się stanie, ale już całkiem, tak całkiem nie dobiło. System prowadzenia ognia w tej grze. Elo, elo, witam serdecznie. Dokładnie, RNG, po prostu mnie dobiło, naprawdę mnie dobiło. Ja też parę razy odpowiadałem, nie? Sytuacja taka, że płynę właśnie takim pancernikiem, z przeciwnej strony płynie pancernik wroga, mijamy się burta w burtę, odległość tam około 300 chyba, czy 400 metrów. Ja salwę, połowę pocisków przed, połowę pocisków za niego. 400 metrów, nie? No sobie myślę, dobra, okej. Zdarzyło się raz. Kolejny strzał, ta sama sytuacja. Kolejny strzał, ta sama sytuacja. Kolejny strzał, dwa pociski trafiły. W tym momencie stwierdziłem, że nie, dziękuję. Grałeś taką grę jak WoT? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Wersję czołgów? Pół życia tam zmarnował. No, może pół życia to no nie. I co powiesz na temat RNG w tej grze? Jest mniej więcej podobne co do WoWsa, ale nie aż na taką skalę. No ja w tą grę gram już 7 lat. No to nieźle. I RNG w tej grze jest po prostu... No magia to mało. Ale wiesz, tam mniej więcej masz coś takiego, że jeżeli pojazd jest w okręgu celownika, tak, to gdzieś trafisz go, aby tylko był w okręgu celownika. No bo wiadomo, jak celownik okręg celownika jest poza pojazdem, no to masz szansę, że nie trafisz, tak? Natomiast jeżeli chodzi o WoWsa, wyobraź sobie okręt, który ma 100 metrów, czy tam na przykład 130 długości, znajdujesz się 300 metrów od niego i walisz ze wszystkich dział w bok, nie? I połowę pocisków spada przed, a połowę za okrętem. Jesteś w stanie to wytłumaczyć? To jest logiczne. Ja rozumiem, ja mówię, ja pierwszy raz jak mi się zdarzyło coś takiego, okej, no zdarza się, tak? Bo to wiatr zniesie, albo jakieś inne sytuacje. No bardzo licho, nie? Ale po trzech kolejnych strzałach stwierdziłem, że nie, no po prostu wysiadam, tak? Kijowy celowniczy. W okrętach od War Thundera, znaczy się, no powiedzmy, od War Thundera, od Gadzin, nie? Tam oczywiście jest troszeczkę inna mechanika, ale tam zrobili coś takiego, że im dłużej strzelasz do jakiegoś okrętu, tym dokładniejszy jest ostrzał. Wiesz co, Bruta? Nie. W AW też występuje RNG, tylko że masz dużo celniejsze działa, więc tego tak nie odczuwasz, bo celownik jest mniejszy.
Zresztą w Barula też się czasami jak gra, to wkurza na te strzały, gdzie czasami jest tak, że strzela, nic się nie dzieje absolutnie, nie trafia w nic, strzela drugi raz, nic nie trafia, a z kolei dwie bitwy dalej, później strzela podobnie, na podobną odległość i jest cytadela za cytadelą, nie? Muzyka jest chwilowo wyłączona, Matt. Nie, zakłopacała by to, co tutaj sobie w tej chwili tak, wiesz, rozmawiamy, nie? Jak tam jeszcze sam siedzę, to jeszcze pal go licho. Tym bardziej, że no, wy jak tutaj siedzicie ze mną na przykład na Discordzie, to nie słyszycie muzyki, ale ja swoją własną słyszę, więc zakłóca mi to, co wy mówicie, więc wyłączyłem chwilowo. Po kilku tysiącach bitw nauczysz się jak strzelać. Z drugiej strony te czasy przeładowywania tych dział. Oje. Najlepsze jest to, że nie pamiętasz, Rywa, jak Necromo stwierdził, że War Thunder jest grą dla anemików i tych rencistów, a sam gra w WoWsa, nie? Tak. Co może być poniżej anemika i rencisty, żeby określić prędkość tej rozgrywki? Nie wiem, pingwin łażący w błocie. Aha, głodny się robię. No tak, no Matt, każdy lubi coś innego, no. Tak, tak, oczywiście, że tak. I na przykład wielu osobom na przykład nie podoba się to, co jest w War Thunderze, bo są za szybkie te okręty, nie? Za dużo się dzieje i w ogóle. Co? Ja nie wiem, nie potrafię się tam odnaleźć. No dajesz, dajesz. Prawie połowa siódmego poziomku. Do siódmego znaczy. Co za cheater? Dlaczego cheater? Nie, no wiesz, tam na pewno później dużo, dużo wolniej idzie, no na początku tylko się tak ładnie ciągnie. Znaczy to też zależy, bo przykładowo jak ja teraz jestem na Quarry, tutaj na Trollingu, to za takiego golca to tam dostanę po te 800-900 expa, czasami tam jest jakieś 2500. No ale ja mam do wbicia 100 tysięcy doświadczenia. O kurde. Także przykładowo jak ja pójdę na takiej krasie, gdzie tam dostanę za okaz powiedzmy 600 expa, a za wymiarówkę może 100. To nie jest. Zapraszamy na oficjalną polską stronę. O. Ciekawe co to znaczy oficjalna. Czy taka naprawdę jesteś taki oficjalny Discord tej gry?
gdzie no tam wszyscy siedzą i ci, którzy streamują, to normalnie można wejść, pogadać, dopytać, jak coś ktoś czegoś popatrzeć za miejscówkami, gdzie na co najlepiej łowić, jakie zestawy i tak dalej. A to jest ten, co ten puściłeś? Czy to jest jeszcze inny? Tak. Ten, tak? To ten oficjalny ten, tak? No. A, spoko. I mat nie. Te późniejsze tiery też są dużo bardziej dynamiczniejsze. Dlaczego? Ano dlatego, że oprócz dział głównych masz też na przykład stanowiska przeciwlotnicze i tak dalej. I to i naprawdę inaczej wygląda niż to, co się dzieje w WoWsie. Dodatkowo masz samoloty, czyli nie tak jak w WoWsie, że masz tylko te lotniskowce, z których możesz puścić, tylko normalnie masz samoloty, tak jak w bitwach czołgowych, tak? Też to inaczej wygląda, też to się inaczej gra i też to się inaczej odbiera. A tam jak się na tych wyższych poziomach gdzieś tam się wpłynie w grupę takich 3-4 większych okrętów, o matko, co tam się dzieje, tam wszędzie latają pociski, dosłownie. Nie tak jak w WoWsie, że od czasu do czasu te działa pomocnicze strzelą, tam po prostu wszystko napiernicza w każdą stronę. A jeszcze jak masz wieczorem jakąś bitwę, to po prostu pokaz neonów, dosłownie. O, jest coś? Boleń, 1223! Poziom. O, jest, no 7 poziom, faktycznie. Dziękuję. A, podglądasz mnie. Nie, ja cię nie podglądam, absolutnie. Zabolenie jest bardzo dużo eksp. Aha, jest dodatkowy tak jakby, tak? Za rybę, za typ ryby. Znaczy nie, że za typ ryby, tylko po prostu. Nie za każdą rybę jest przykładowo dużo ekspa, bo jak złowisz przykładowo klenia tam kilo o 300, czy ile on to miał ten bolej, no to nie dostaniesz na pewno 600. Tak, bolej jeszcze 300 gramów. O, idzie coś następnego? Idzie? Co my mamy? Okoń, 325. O, 61 doświadczonka, no. Nie, no tak, oczywiście, to jeśli chodzi o mechanikę, to ciężko tak do końca porównywać rozgrywkę. Ja tylko mówię o tym, jak się odczucie taki, wiesz, prędkości tej rozgrywki, nie? Być może to się troszeczkę zmieni, jak dodadzą wyższe tutaj te poziomy, ale z drugiej strony, no, jakoś tak tego nie widzę już tak całkiem. No ale zobaczymy, no, mocno się długo zastanawiali, czy dać na przykład samoloty ponaddźwiękowe i systemy rakiet powietrze, ziemia i powietrze, ale dodali w końcu, tak? Coś mi tu nie pykło, jeszcze raz. Niszczycielami mi jeszcze jako tako dobrze się grało. Szybkie to, zwrotne, jakaś cały czas akcja w miarę. Niestety potem też na tych wyższych poziomach to się zmienia i to praktycznie jest tak, że z bardzo dużych odległości tylko walczysz na torpedy, nie? I oko 248 gram. Dzięki za Lucy. Szósty na przykład, Matt.